te nowości LEGO City. Tutaj Air Max jest starszy. Ale co mnie zaskoczyło? A skoczyła mnie cena terenówki Raptora. Jest tutaj 39 zł. Więc zaraz sprawdzimy i dowiemy się, czy to jest prawdziwa cena, czy po prostu nas tutaj ściemniają ten Empik. Dobra. Okazało się jednak, że cena jest pomylona i po prostu to jest zestaw za 168 zł, jak się nie mylę, więc trochę słabo. No dobra, ale szukamy dalej. Teraz idziemy do Smyka i podamy do innego sklepu. W kolejnej kolejności jest Smyk, właśnie do niego idziemy. Tutaj widać jakieś LEGO Przygody 2, więc idziemy zobaczyć, co jest w środku. Jesteśmy właśnie w Smyku i zauważyliśmy, że jest naprawdę dużo zestawów z LEGO Movie 2. Nawet tutaj są saszetki z tej właśnie najnowszej serii LEGO Movie 2. Tutaj już są te nowe zestawy LEGO Movie, ale niestety ceny poniżej katalogowych, więc szkoda. Oczywiście mam wymarzony zestaw. No i ten, który się kompletnie nie opłaca, ale dobra. Ten za stówkę, no taki sobie. Ściana nowości, pociągi. Pociągi to są nawet stare, ale... tutaj są LEGO City, fajna i nowa straż pożarna. Nowa straż pożarna jest tutaj. Za prawie 3 stówki, to trochę drogo, ale saszetki mi się bardzo podobają. Bo właśnie brat maca już tutaj od dłuższego czasu. I oczywiście jest ta promocja, że jak kupimy zestaw za minimum 99 zł, to dostajemy 2 bilety gratis w multikinie. Mamy tutaj jeszcze taką LEGO Movie. A 10 klocek. No ale mi się to pewnie nie podoba. W sumie mi też. Jest naprawdę duży wybór. Więc naprawdę możecie tutaj sobie wbić i saszetki sobie kupić. Kupiłem właśnie sobie taką figurkę LEGO Movie 2. Mam nadzieję, że trafiłem żyletę, ale pewien nie jestem. Jestem aktualnie w domu Victory w Krakowie. Zbudowaliśmy właśnie taki zestaw. Jest to stary zestaw mojego taty, bo niestety, ale ten, co on miał oryginalnie, nie przetrwał do dzisiaj, więc go zbudowaliśmy. No, naprawdę wysoki wybór. Tutaj jest unikatowy dosyć elementy na plus. I tutaj sobie już wybrałem części, które potrzebuję. Jakieś tam ludziki i części właśnie. Katalog 2009 i tutaj właśnie tutaj są mnóstwo takich samych autek do kupienia, tutaj różne LEGO i tak wyglądają sklepy z klockami i co to fajne jest, że patrzcie to jest zestaw LEGO Legoland i on jest za 180 zł nowy, tutaj LEGO Duplo to mnie interesuje, ale patrzcie to, tutaj jest cała ściana z tymi rzadkimi z klockami, jest naprawdę fajne klocki. Tutaj Duplo. Ale patrzcie to. O. Naprawdę fajne klocki. Właśnie wyglądają moje zakupy, jakie zakupiłem sobie w domu Victory w Krakowie. Widzę tutaj dwa zestawy. Jeden pierwszy zestaw to jest warsztat. Kolejną rzeczą jest to minifigurka z serii kolekcjonerskiej LEGO Movie 2. Kolejne rzeczy są to część do zestawów m.in. 441. Są to części, które pozwolą mi je uzupełnić. To są to minifigurki. Pierwszą minifigurką jest to ja, Oktan. Kolejną minifigurką jest taki policjant, wąż, LEGO Ninjago oraz LEGO Ninjago Łowcy Smoków. Kolejne rzeczy są to rzeczy LEGO Technik. Kupiłem dlatego, że chcę uzupełnić moją starą koparkę, którą kiedyś zobaczycie na moim kanale. Piszcie, czy chcecie ją zobaczyć. Kolejną rzeczą są to okna do domu. Naprawdę przydatne elementy. Przydadzą mi się do jakichś fajnych moców. Kolejna rzecz to takie małe autko. Kosztowało mnie 2 zł, więc kupiłem je. Tak wyglądają moje klocuchy, więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że film wam się spodobał i cześć.